Podwójne dożywocie za zabójstwo Aleksandry W. i jej 15-letniej córki Oliwii z Częstochowy. Taki wyrok usłyszał dziś Krzysztof R., mężczyzna, który w lutym 2022 roku udusił 45-latkę, po czym zwabił jej córkę na ogródek działkowy, gdzie zabił również ją, a potem jej psa. Oskarżony do samego końca nie przyznawał się do winy. Nie wiadomo też, jakie zeznania składał mężczyzna, ponieważ sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności. Fatima Orlińska. Kiedy 2 lata temu policja ogłosiła poszukiwanie matki i córki z Częstochowy, zaangażowała się w nie też lokalna społeczność. 11 dni później ciała Aleksandry i Oliwii W. oraz truchło ich psa odnaleziono zakopane w lesie w Romanowie w powiecie częstochowskim. Przed zabójstwem Krzysztof R. miał podglądać nastolatkę przez zamontowaną w jej pokoju ukrytą kamerę, a także dopuścić się wobec niej innych czynności seksualnych. Wymierza mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności Krzysztof R. usłyszał dwukrotnie. Dodatkowo sąd wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności za uduszenie psa. Został też skazany za utrwalanie wizerunku nagiej 13-latki, dopuszczenie się wobec niej innych czynności seksualnych i podszywanie się pod nią w mediach społecznościowych. O dożywocie wnioskowała prokuratura. Oczywiście będę analizować ten wyrok, mam na to 7 dni. Gdyby jakieś względy formalne się tam pojawiły, no to nie wykluczam takiej możliwości, ale na dzień dzisiejszy nie widzę powodów, dla których miałabym kwestionować te ustalenia sądu i ten wyrok. Skazany Krzysztof R. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach odbywania kary. Sąd zasądził również od niego 200 000 złotych zadośćuczynienia na rzecz matki i babci kobiet, 100 000 złotych na rzecz ojca 15-latki, a 10 000 złotych ma trafić na konto Częstochowskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Myślę, że ten wyrok jest taki, jaki powinien zapaść, natomiast nie jest jeszcze prawomocny. Tak? Myślę, że obrońcy będą jeszcze wnosić apelacje. No i Sąd Apelacyjny w Katowicach dopiero rozstrzygnie ostatecznie, jak ten wyrok będzie wyglądał. Natomiast kara została wymierzona maksymalna, jaka jest możliwa przy tego typu przestępstwach, jakie przewiduje kodeks karny. Podczas ogłoszenia wyroku na sali rozpraw obecna była matka i babcia zamordowanych, a także ojciec 15-letniej Oliwii. Byli również ci, którzy znali ofiary, a którzy sprawą od początku byli mocno poruszeni. I teraz 18 jest, proszę, i ta babcia biedna patrzy, nie? Na moją wnuczkę, że już bym miała też taką wnuczkę. Uważam, że sąd naprawdę stanął na wysokości zadania. Bardzo sprawiedliwy wyrok, tak się należy mu. No niestety, za takie morderstwa, no to innego wyroku nie można było. I poza tym, no to nie widać było żadnych emocji wśród, ten oskarżony, nic, po nim to po prostu tak sobie, swobodnie sobie stał. Jak ustalono w toku prokuratorskiego śledztwa, skazany Krzysztof R. znał swoje ofiary. Był zaprzyjaźniony z 45-letnią Aleksandrą W., miał pomagać jej podczas prac w ogródku działkowym i przy remoncie mieszkania.